Cześć, z tej strony Krzysztof, Stolarnia od Zera. Jak widzicie, jestem podczas realizacji jednego z projektów. Mam pocięte, poformatowane deski, które odpoczywają przed struganiem. Natomiast teraz jest szybka potrzeba zrobienia półki. Wykonam ją, jak widzicie, z tej oto deski olchowej. Także nic, tylko zapraszam do oglądania tego odcinka. Zastanawiałem się, czy półki nie wykonać z jednej litej deski. Natomiast potrzebuję około 120 cm, czyli utnę sobie powiedzmy 130 z zapasem. I w tym momencie tutaj mam za wąsko, ponieważ szerokość półki ma być 30 cm. Także to mnie przekonało do tego, że niestety trzeba tą piękną deskę rozciąć i ponownie skleić, dodać coś z drugiego końca, tak abym otrzymał ostatecznie formatkę 120 na 30 cm. Nieco czasu minęło od poprzednich moich nagrań, realizacji z tego projektu. Wiele się zmieniło, niestety nie tylko w stolarni. W stolarni zmiany są na pozytywne. Musiałem przygotować sobie pilarkę tarczową, tak aby kontynuować ten projekt. Natomiast, jak widzicie, jestem za barykadą przed koronawirusem. Także niestety stało się to, co się stało. Pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się w zdrówku. Ja natomiast lecę dalej z realizacją tego projektu. Czas na struganie desek. Leniwe traci dwa razy, nie chciało mi się iść po szmatkę z wodą w momencie, gdy kleiłem, dlatego teraz musiałem przejechać cykliną, tak aby usunąć pozostałości kleju, które tu były. Przejechałem również papierem 120 z grubnie szlifierką mimośrodową, tak aby usunąć nierówności, które zostawiał mnie strugarka i grubościówka, ponieważ mają wyszczerbione noże. Teraz powierzchnia jest już ok, gładka. Wyznaczyłem przy pomocy kątownika miejsca, gdzie mają być odcięte krawędzie, tak aby półka miała już tą swoją docelową długość. Tak samo tutaj, aby zyskać właściwe kąty. Natomiast za pomocą takiego krzywika, którego zakup Wam polecam, kupiłem go przez przypadek w sklepie papierniczym. Można go wyginać w różne dziwne kształty, ale zawsze te kształty pozostają w sposób płynny, przechodzą względem siebie. Coś, co można osiągnąć za pomocą tych krzywików, ale daje dużo większe możliwości. Te krzywiki oczywiście też się przydadzą. Wytnę z nich podpórki, oczywiście z jednej strony kąt prosty, tak aby zaparła się o ścianę, natomiast z drugiej wytniemy coś fikuśnego, aby wyglądało to ciekawie.
Później zostaną jeszcze do zaokrąglenia tutaj rogi, aby nikt nie uderzył się o tą półkę. Przejadę krawędź dookoła, a raczej z trzech stron frezem, tak aby dodać jeszcze bardziej uroku. Mocowanie tych podpórek wykonam zapewne za pomocą kołkownicy. Wyfrezowałem krawędzie, przeszlifowałem również tą półkę po raz kolejny. Papierem poprawiłem również wszystkie te frezy ręcznie. Przeszlifowałem ją dlatego, że po przyklejeniu tych podpórek powstaną tutaj krawędzie, które będzie ciężko przeszlifować. Natomiast będę montował te podpory na kołki, tak jak już wcześniej wspominałem. Wywiercę otwory za pomocą kołkownicy. I wpadłem na taki pomysł, ponieważ półka ma być zamontowana za pomocą tego oto pręta. Nie będę go teraz ciął, ponieważ nie chcę ciąć tutaj metalu w tym warsztacie, tak aby nie zostawały mi opiłki, ani aby nie stwarzać zagrożenia pożarowego. Natomiast ten pręt ma wejść wewnątrz samej półki. Jeżeli on będzie doparty z jednej strony do ściany, z drugiej strony będzie półka, to jest Fi8. Na pewno się to nie zegnie, będą minimum dwa takie pręty, a może cztery, dlatego że za jednym wierceniem powstają dwa otwory od kołkownicy. Wiercę kołkownicą z tego względu, że ręcznie ciężko by mi było zachować linię tak, aby idealnie wejść w tą półkę. Na wiertarce stołowej nie wiem, czy bym się z nią zmieścił, poza tym obawiam się, że mogłoby dojść do jej zniszczenia. Tu już widać na powierzchni lekkie zarysowanie. Jest to naprawdę niewielkie, ale widać, co boli moje oko. Stało się to przy frezowaniu. Musiał być jakiś delikatny opiłek na stole od aluminium, który spowodował to zarysowanie. Także zostawiam to na macie, tak jak teraz, tak aby nic się nie uszkodziło. Mocuję ściskami i wiercę otwory pod podpory, wiercę otwory dla tego pręta, który później będzie można go wkleić klejem do łączenia drewna i metalu, także na pewno się nie wysunie, to będzie trzymało w 100%. Dzięki temu nie będzie żadnych uchwytów, półka będzie jakby przyklejona do ściany, także nic, tylko działam dalej, przyklejam to i za następny dzień, czyli 24 godziny poczekam. Zobaczę, czy trzeba jeszcze coś wyczyścić. Na pewno będzie trzeba przeszlifować jeszcze pewne ślady, które teraz postawiłem, aby wykonać wszystkie te połączenia. Nakładam warstwę po kostu pierwszą, po pewnym czasie nakładam drugą i zobaczymy efekt ostateczny. Minęło już kilka godzin, półka wstępnie wyschła, tak finalnie wygląda. Prezentuje się moim zdaniem dość ciekawie. Przy osadzeniu na te pręty, które będą wklejone w ścianę, naprawdę
nie będzie widać żadnych zawieszek. Będzie to dość, sądzę, interesujący medal do postawienia pucharów dla mojego taty na prezent. Także nie pokażę wam zamocowanej tej półki, ponieważ po całym tym wariactwie związanym z koronawirusem zawiozę ją do mojego taty, któremu życzę powodzenia w dalszej hodowli gołębi pocztowych. Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jak widzicie, wiele się zmienia w warsztacie, nawet podczas realizacji jednego odcinka. W przyszłym odcinku zajmiemy się organizacją tutaj w warsztacie. Mam nadzieję, że pokaże się on na YouTubie za 2 tygodnie od publikacji tego odcinka. Także do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!